Hej, hej, witam się z Wami bardzo serdecznie. Mamy godzinę bardzo wczesną rano, a to dlatego, że jadę z samego rana pozałatwiać kilka rzeczy w urzędzie skarbowym. Boże, co ja gadam? Hej, moi kochani, witam Was bardzo serdecznie. Hej, kochani, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na vloga. Jest godzina bardzo wczesna rano, jest godzina 8. Ja się już ogarnęłam, Laura też, Tomek już jest w pracy. Jadę załatwić kilka rzeczy w urzędzie. Tak, Laura? Chodź, już, już. Więc się zbieramy, zbieramy się, zbieramy. Laurze na 2 minuty puściłam jeszcze bajkę. Chciałabym Wam pokazać, co ostatnio się trafiło Tomkowi w kalendarzu adwentowym. I jest to kawa z żoną. Ta karteczka oznacza, że Tomek sobie wybiera miejsce, a ja go zapraszam na kawę. Tutaj jest kilka rzeczy, które mu się trafiło w poprzednich okienkach. Na przykład mamy tutaj słodki kubek, jakieś tam cukierasy, także no tutaj na przykład były też gumy. Już jedną zjadł. Także tak, takie rzeczy mu powsadzałam różne. I karteczki, i coś słodkiego. I też brylok miał do kluczy doczepiony, już jest, także no, taki miszmasz. Ja jeszcze Laurze włączyłam na 2 minuty, Boże, jaką twarz tutaj na tym, włączyłam Laurze na 2 minuty bajkę, która nie pasuje, tak? Przełączyć baję, dobrze. O, jak osioł, podobno osły to bardzo uparte z... O, także za praktycznie 3-4 minutki musimy wyjść, jeszcze Laura dojada sobie truskaweczkę tam, jak widzicie, ja dopijam kawę i będziemy się zbierać, ale postanowiłam, że się do Was odezwę. Myślę, że te sprawy no zajmą mi około godzinki, później planuję szybko skoczyć do Biedronki, zrobić zakupy i wtedy szybko odebrać Laurę i wrócimy do domu. Także no, mam nadzieję się tak szybko, szybko skompresować. Wczoraj była u mnie mama, więc mi pomogła w opiece nad Laurą, ale niestety nie udało mi się wszystkiego załatwić, chociaż 3 godziny jeździłam. Nie udało mi się załatwić tego, co chciałam, także dzisiaj planuję już dokończyć na amen. I dzisiaj planuję też piec piarniczki, ozdabiać. Myślę, że w tym roku jeszcze sama, a w przyszłym już z Laurą. No bo jeszcze Laurę to bym się bała przy piekarniku tam trzymać, nie? No, także tak. Dobra, lecimy szybko. Uff, ale wyglądam trochę jak Mendel, trudno. Lecę do auta i jedziemy w inne miejsce, oddalone o 10 km. Także postaram się szybko załatwić i wrócić tutaj na osiedle, bo muszę zrobić jeszcze zakupy. No. Mam 2 godziny, także myślę, że powinnam zdążyć. Ogólnie jest teraz na plusie, jest strasznie taka szarzyzna, brzydka jest pogoda, nie wiem czy widzicie, tam w oddali jest mgła, jest strasznie, strasznie brzydko, no ale tak, niby jest, wszystko się topi, ale jest tak, no zimno, wieje troszkę, więc tak, więc tak czy inaczej mam zimową kurtkę. Dobra, jest i moja bordowa perła. Dobra, sobie odpalę auto. Jeszcze nie zdejmuję czapki, bo musi się nagrzać. I na GPS-ie sobie w ogóle ustawię, bo ja bez GPS-u nigdzie praktycznie nie jeżdżę. Powiem Wam, że mi się auto trochę rozgrzeje. Dobra, pojedziemy S-ką. Jedziemy. Jest strasznie ślisko, więc muszę uważać. Dobra, stoimy sobie w korku. I powiem Wam, że ja generalnie, wstawię Was tutaj, ja generalnie bardzo nie lubię jeździć po centrum Lublina, dlatego, że tu są zawsze takie korki, nie wiem czy będzie mnie w ogóle widać, tu są zawsze takie korki, że jest ogólnie tragedia, żeby dojechać, przejechać te 10 km, to, no, to trzeba trochę się nastać. I tak jest godzina 10, więc już powinno być trochę przeluźnione, w sumie to specjalnie o takiej godzinie jadę. Dobra, wróciłam. Powiem Wam, że masakra, odzywam się do Was, bo i tak już nie zdążę zajechać do Biedronki.
Zeszło mi się ponad 1,5 godziny, więc zdążę tylko już pojechać odebrać Laurę i tyle. Na szczęście załatwiłam. Tyle, o ile mi się udało, słuchajcie, bo za mną taka kolejka się zrobiła. Ja nie wiem, co się dzieje w tych urzędach. Już. Dobra, nie narzekamy. Karteczka do załatwiania urzędowych spraw, super. Kto poznaje tego gościa? W każdym razie cieszę się, że udało mi się w ogóle załatwić, a na zakupy po prostu pójdę już z Laurą. Powiem wam, że też tak zaparkowałam trochę na pałę, za przeproszeniem, bo też żeby zaparkować pod jakąś instytucją taką w mieście, to też jest ciężko, bo nie wiem, ludzie mają chyba za dużo samochodów. Dobra, czekamy, bo tam tir jedzie. No i co, no i jedziemy. I plany są dzisiaj takie, że koniecznie chcę te pierniki zrobić, więc mam nadzieję, że mi się uda. Moi kochani, trzeba po prostu jechać i już nie tracić czasu. Ja sobie tutaj wytyłuję. Dajcie znać, czy wolicie parkować równolegle, czy prostopadle. Ja nienawidzę parkować równolegle. Nienawidzę po prostu, nie wiem, nienawidzę. Powiem wam, że muszę sobie zrobić koniecznie drugą kawę, bo pogoda jest tak przymulasta, że nie da rady. Trzeba wypić kawę jeszcze jedną. No i dobra, kawka gotowa. Ostatnio jak widziałam się ze swoją przyjaciółką, to dostałam od niej taki prezencik. Za chwilkę wam pokażę, co się znajduje w środku. To taki mikołajowy gift, że tak powiem. I już wam pokazuję, co się znajduje w środku. W środku mamy taką maseczkę w płachcie. Powiem wam szczerze, że pierwszy raz taką widzę. I tutaj mamy z Hello Skina odżywiającą maskę w płachcie. Więc jestem bardzo, bardzo ciekawa. Jak wiecie, ja uwielbiam takie maski i chętnie przetestuję. Tutaj jest napisane, że maska została wykonana w 100% z najdelikatniejszej przędzy bawełnianej i zawiera naturalne składniki odżywiające i utrzymujące równowagę skóry. No tą maseczkę na 100% będziemy testować, więc super, bardzo się cieszę, bo ja uwielbiam takie maski. Kolejną rzeczą, którą tutaj mamy, to są takie ciepłe skarpetki, widzę z Sinseya, w jednym rozmiarze, czyli, że tak powiem, uniwersalne. Są, widać, takie cieplutkie, z pomponikami, ocieplane w środku, także myślę, że na takie zimne wieczory jak najbardziej. I uwaga, będą pasować do leggingsów. Jak wiecie, wszystko to pasuje do leggingsów. W środku znalazło się również coś dla Laury i zobaczcie, jakie śliczne skarpetki. Moje serce urzekły te, naprawdę są prześliczne. To też są ładne takie bałwanki różowe, ale no te są przepiękne i widzę, że one są z Lupilu, więc lidlowska seria. No śliczne są, o, te są przepiękne, naprawdę na święta myślę, że idealnie. I tutaj mamy jeszcze jedną rzecz i to jest peeling z Only Bio. Peeling do ciała, cukrowa formuła z maliną nordycką i musicie mi uwierzyć na słowo, że pachnie przesłodko, także jestem mile zaskoczona, bo wiadomo, bardzo lubię dawać prezenty, ale miło też się prezenty dostaje. No także taki zestaw, super praktyczne rzeczy są najlepsze, a to pachnie po prostu, ojejku, ach, nieziemsko, przepięknie pachnie. Tak, a tutaj mamy małego złodziejaszka, który za chwilę coś capnie. Stwierdziłam, że zrobię pierniczki, ciasto na pierniczki, ale słuchajcie, to ciasto wyszło chyba nie takie, jakie powinno być. Zaraz spróbuję to bardziej rozmasować. Dobra, już bardziej chyba nie da się tego rozmasować. Niestety ciasto się strasznie okropnie wręcz klei, więc wstawię na godzinę do lodówki, bo nie rozwałkuję go nawet, bo za bardzo się przykleja, nie wiem. Nie chcę dawać za dużo mąki, bo będzie to takie bardzo mączne moim zdaniem. Generalnie, jeżeli chodzi o to, co tutaj się znajduje, to znajduje się tutaj mąka, jajko, cykoria, przyprawa do piernika i czy coś jeszcze? Trochę odrobina cukru, łyżka miodu. O, tak, chyba niczego nie zapomniałam. W dłuższym czasie, jak
tak, ostudziły się już pierniczki. Laura tutaj oczywiście będzie mi pomagać. Tak, Laura? Podsunie ci mama, tak? Opa. Będziemy robić. O. Jak wystudziły się pierniczki, proszę, Laura będzie robić, tak? Będziesz ustawiać. Jeżeli chodzi o pisaki, to wybrałam z delekty biały, niebieski. O, tutaj Laura zwróciła. Czarny i zielony. Wyszły tak, ale to już wam pokazywałam w przebitkach. Tak, Laura będzie ozdabiać. Będziemy ozdabiały. A jeżeli chodzi o posypki, to wybrałam z delekty. I tutaj mamy takie zielono, złoto, czerwono, białe i biało-niebieskie złote, srebrne, przepraszam. Tutaj zrobiłam sobie, wlałam gorącą wodę, żeby, tak Laura, żeby te pisaki wsadzić i żeby one się po prostu, żeby się zrobiły takie bardziej leiste. Dlatego, zobacz, no one muszą się tutaj troszkę, że tak powiem, rozpuścić i tutaj mama sobie siądzie i będziemy razem ozdabiać, ok? Także będziemy sobie ozdabiały. Ja w ogóle otworzę i zobaczę. Jeżeli chodzi o te ozdoby, zarówno te posypkowe, jak i mazaki, to były kupione w Biedronce. Zobaczcie w ogóle, jakie tutaj są świetne te ozdoby. Nie wiedziałam, że są też takie brązowe ludziki. Ciekawe, jak w tym drugim zaraz otworzymy. A w tym drugim mamy takie jakby beziki. I też super to wygląda. Już Laura wyciąga rączki, proszę. Mama da, proszę, możesz to trzymać. To tu wsadzimy, tak? I chwilka jeszcze się rozpuszczą i będziemy tutaj malować. Za bardzo nie ma miejsca, ale jakoś sobie poradzimy. Dobra, ja Laurze dałam jednego tego pisaka, no bo nie dało rady inaczej. A ja tutaj będę ozdabiać. Laura troszkę jeszcze za mała, dam jej jakiegoś jednego. Proszę, będziemy wspólnie, wiadomo, ozdabiały. A resztę mama, tak? Żeby lepiej było mi wybierać tutaj, ozdabiając pierniczki, wysypałam sobie na pazłotko. I już pokażemy wam wersję końcowej, jak to będzie wyglądało. Tak, Laura? Mhm. No i tak wyglądają już skończone przez nas pierniczki. Tak, Laura? Tu, nie patrzcie, jest syf, zaraz sprzątamy, w ogóle jest masakra. Ale tak, zostawiłam 4 pierniczki bez żadnych ozdób, dlatego że Tomek do kawy mówił, żeby mu zostawić po prostu bez żadnego lukrowania. Jeżeli chodzi o te, to te będą spakowane dla babci i dla dziadków, tak? W sensie dla moich rodziców, a dziadków Laury. I tu mamy tak poozdabiane, jak widzicie, jedne wyszły lepiej, inne wyszły gorzej. To jeszcze jest świeże, bo to dopiero zasycha. Ale myślę, że ogólnie wyszły spoko. Trochę mogą niektóre dziwnie wyglądać, ale ważne, że robione od serca. I tak, jestem bardzo zadowolona, także je zostawiamy na całą noc, niech ten lukier zaschnie dokładnie. I tak wiem, najlepiej... Coś jeszcze? I tak wiem, lukier najlepiej robić samemu. Moja asystentka coś ma do powiedzenia, tak? Okej, że sprzątamy, że jest brudno, dobrze. W każdym razie tak to wygląda i możecie ocenić. Moim zdaniem wyglądają bardzo, bardzo fajnie i ja jestem zadowolona. Jeżeli chodzi o te ozdoby, to powiem wam, że tak z perspektywy ozdabiania lepiej jest, jak one są rozdzielone. W sensie, że gwiazdki do gwiazdek i tak dalej, bo trochę było z tym szamotania się. Co się w ogóle dzieje? Laura krzyka, lawiec. Dobra, kończymy, bo już jest dosyć późno, także tym miłym akcentem piernikowym chciałabym się z wami pożegnać bardzo gorąco i serdecznie. Tak, Laura? Laura również. Buziaczki, pa, pa!